Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, dodatkowy odcinek, ponieważ żeby nie było, że Wargaming i Serp i RNG tylko zabierają, a nie dają, chociaż o wiele częściej zabierają niż dają, to w końcu pokażę wam bitwę, w której siadła mi misja Bogowie Wojny. Była to ostatnia misja na artyleriach, w końcu się udało, była, zrobiłem. I to właśnie była ta bitwa. Mapa całkiem przyjemna, ponieważ jest to murowanka, losowanie bardzo przyjemne, ponieważ jestem jedyną artylerią w drużynie. No i też czołgi przeciwnic mają przyjemne, ponieważ mają troszkę czołgów ciężkich. Te czołgi są w miarę duże, więc są całkiem wdzięcznymi celami. Zobaczcie, Tygrys na 7 tierze, KW2 i KW85. Potencjalnie naprawdę całkiem sporo damage'u. Tutaj pomyliłem się troszkę, na początek wszedł Haek załadowany, ale na spokojnie, jest czas, zanim dojadę do miejsca, już hit będzie na przygotowany. Już się świeci KW85, już jest nieźle, bo widzę, że moja drużyna podjeżdża agresywnie, więc mam szansę coś ustrzelić. Ustawiam się na pozycji i czekamy na pierwszy cel. Czym on będzie? Czy to będzie to KW85? Właśnie na to liczyłem, że on tutaj się pokaże, pinguje mapę, żeby może zaświecił to KW85, ponieważ ono jest idealnie wyświecone, idealnie wystawione w takim miejscu, gdzie wydawało mi się, że trafię go spokojnie i to powinno było dobrze wejść. No ale widzę, że niespecjalnie tu mamy ruch, więc liczę na to, że może to się zaświeci po lewej stronie. Ten KW85 zaświecił się w tym momencie, ale też widzę po lewej stronie Tygrysa, więc teraz co, KW85 czy Tygrys? Jednak Tygrys, skupienie, pestka przygotowana, Tygrys dość ambitnie do przodu. No i zobaczcie, wystawił się, leci pestka dokładnie pocelowana i pierwszy strzał bardzo ładny za 694, także idealnie, i podjeżdża KW2 oraz STRV M42 na 57. Także tu już widzę dwa kolejne cele, ale wolę jednak KW2, ponieważ jest większa i mniej ruchawa. Także na spokojnie poleciała pestka i niestety przeniosło ten strzał bardzo mocno. Już po pierwszym strzale czułem, że kurczę, jest dobrze. Zobaczcie, jak blisko to KW2 stało tej pestki. Także mówię, to może być, kurde, to może być to, naprawdę, to może być to. Duże, ciężkie czołgi, dużo hapsów, bitwa na razie idzie w miarę powoli, więc może się uda. Leci pestka, kolejny strzał i wchodzi bardzo ładnie z detrakiem za 768. Tak sobie pomyślałem, że detrak U to może być też szansa dla mnie, ponieważ detrak mi daje również exp, a liczy się tutaj najwyższy exp w bitwie. Jest ten STRV, stoi bokiem, idealnie leci pestka i... Dlaczego to nie weszło? Dlaczego to nie weszło? Było tak blisko, no dosłownie ciupek od gąsienic przeciwnika. No to może drugi raz, zobaczcie, muszę faktycznie każdego przeciwnika robić po dwa strzały. Pierwszy taki zapoznawczy, drugi może będzie lepiej. Jest Tygrys, jest ten STRV, no to co ma więcej hapsów? No oczywiście Tygrys, większy cel, będzie go łatwiej trafić. Tygrys za wrakiem, myślę, że go nie widać. Leci pestka i teraz znowu weszło bardzo ładnie. Najpierw w tył, teraz w przód i zobaczcie, już mam po tych trzech trafieniach, mam 2144 punkty uszkodzeń. Ten KW85, który na początku się świecił, podjechał tutaj bardzo agresywnie. Bałem się bardzo mocno tego, że on jednak mnie zaświeci. Skupiam. Ta pestka przygotowana i... No właśnie, i to był mój błąd, tak przyznaję. Tutaj naprawdę mi taka gula skoczyła na własną głupotę, że nie chciałem poczekać dosłownie sekundy czy dwóch. Pomyślałem sobie, a blindem będę zawodowym marciarzem, walnę blinda. No i tak walnąłem blinda, że gość zaświecił i po chwili okazało się, że pestka go po prostu śmignęła obok kadłuba. Także teraz już dokładnie pocelowane, no i właśnie wcześniej mogłem pacnąć go za full hapsy. Okazało się, że trafiłem już tylko, powiedzmy, że ogryzek. Gościu miał 600 punktów zdrowia. No i teraz tak widzę, tak, mam jeden frag, damage'u mam dużo, więc jest nieźle, ale potrzebuję, kurczę, potrzebuję jakiegoś jeszcze jednego dobrego strzału, przynajmniej żeby przekroczyć ten damage. No i druga sprawa, żeby jakiś frag się może udało. Jest uciekająca jak pantera, ładnie pocelowane. Tutaj gościu się przez budynek przebija. Ja próbuję go gdzieś tam złapać na przejeździe. Leci pestka i strzał! Za zero w bok gąsienic niestety, ale teraz widzę, właśnie, teraz widzę to, nie trafiłem go dokładnie bez damage'u, ale widzę, że dostał gościu po traku, znaczy dostał gościu w traki, leci damage po asyście, więc to mi też podbija troszkę ten exp, niewiele, bo niewiele, ale jednak w tym momencie stwierdziłem, że już nie ma co walić z hitów, ponieważ hity są tyle kapryśne, że muszę trafić i przebić, potrzebuję trafień, potrzebuję
288 HP, leci w tego Churchilla, 271, dobijam go za 52, no z jednej strony jest frag, ale z drugiej debeczu brakuje 140, mówię no nie, zostały mi E25 i IKV, jeden mniejszy kurde od drugiego, no przecież 200, 150 damage'u i mam misję, jest ten E25, tak teraz tak myślę, Jezu, spokojnie, uda się. Poczekaj, aż on się zatrzyma, on będzie chciał to strzelić. Dobra, no to co? Skupiamy, on będzie chyba w tym krzaku. Leci pestka i... Jest! Trafiłem, nie było wybuchu, czyli gościu dostał. Nawet gdyby nie dostał bezpośrednio, to raczej... Jest! Ale... Teraz sobie myślę, albo ja go trafiłem za naprawdę tam chyba 600 hapsów, albo ktoś go trafił, ale no chyba, kurczę, no jeśli to tylko nie siadło za jakieś śmieszne 100 damage'u, no to mam chyba misję. Przejdźmy do podsumowania. Zawsze w takich sytuacjach, gdy warunki misji nie są, raczej są jasne, ale nie mamy na nie wpływu i nie znamy, czy udało nam się je spełnić aż do podsumowania, jest taka nadzieja połączona z obawą, że kurczę, było dobrze, wydaje mi się, że było dobrze, że chyba tym razem to mogło siąść, tylko czy warunki będą spełnione, no bo tak, damage. Nie udało mi się zrobić w czasie bitwy widocznego damage'u w takiej liczbie, żeby wystarczyło na misję. Tutaj właśnie by się kłaniał chociażby ten strzał w K85, gdyby weszło mi ten normalnie pierwszym strzałem, to wtedy by była spokojnie już chociaż tam część wykonana, jeśli chodzi o damage. Druga sprawa, no exp muszę mieć topowy na mapie, no i a niech się to okaże, że ktoś od przeciwnika klepnął 3500 i kurde zabraknie, więc teraz taka obawa, tak uda się, no czy się uda, ten ekran tak wczytuje długo, wczytuje się i w końcu jest, radość, jest w końcu zrobiona misja na artyleriach, udało się. Tutaj przy okazji z M-ką i medalem Gora plus duży kaliber w to E25 zaiste weszło bardzo, bardzo soczyście. Ciekawe jest to, że potem i w Churchilla, który dostał ode mnie z HE-ka za 52 i w to E25 to właśnie były strzały z amunicji HE, to nie były hity już. I zobaczcie, w E25 weszło nadspodziewanie mocno, ponieważ weszło za 631, więc nie tylko go trafiłem, ale też go przebiłem. Oczywiście tego nie widziałem i nie wiedziałem, ile mu tam tych HP-ków zabrałem, no ale jednak po bitwie okazało się, że bardzo ładny strzał i łączny damage w tej bitwie 3400 prawie, więc naprawdę wyszło bardzo ładnie. Dwa fragi, niewiele, ale dały mi łącznie 1025 bazowego expa, co wystarczyło na zrobienie z tej misji z dość dużą nawiązką, zobaczcie, ponad 200 punktów doświadczenia więcej niż drugi od nas. E25 w repozorom, bardzo ładna bitwa, 252 i IKV również 240, więc nie było znowu aż tak bardzo łatwo, że tutaj nikt nie zrobił damage'u, tylko ja nastrzelałem. Ogólnie postrzelałem bardzo ładnie, ale nie było tak, że nikt tutaj nic innego nie zrobił. 10 strzałów oddanych, 6 trafień, 5 przebić, podobno, tak ciekawe, czy to było jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, zgadza się, 5 przebić, z dystansu 300 plus wyszło mi damage'u 2800, czyli z 300 i mniej wyszło mi to trafienie w KW85, 134 asysty, 6 uszkodzonych, 2 zniszczeni, no i zarobek, którego brak, 52 tysiące brutto, po odjęciu kosztów amunicji 14 tysięcy na minusie, Exp 1538 pozwolił na uzyskanie również M-ki. Także bardzo ładna bitwa mi siadła. Jedna z moich najlepszych bitewek na M44, a na pewno najlepsza, dlatego że w końcu zrobiłem misję. Czyli w tym momencie sytuacja u mnie wygląda tak, że mam zrobione wszystkie misje na artylerię, na obiekta 260, wszystkie misje na medach i co ciekawe, wszystkie na medach mam z wyróżnieniem, mam wszystkie dokładnie 60 misji na medach z wyróżnieniem, na ciężkie zrobione, a na TD-kach brakuje mi jednej. I tylko ta jedna nieszczęsna misja, czyli 8000 damage'u i 5 fragów dzieli mnie od posiadania obiekta 260. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. A, no właśnie, dlaczego tak się upierałem, żeby tę misję zrobić? Ponieważ nie wiem, jak będzie wyglądać. Znam warunki misji na artyleriach po zmianach, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać w praktyce. Czy wymagane tam jest chyba 3500 punktów uszkodzeń po ogłuszeniu? Czy to będzie coś łatwego, czy coś trudnego? Obawiam się, że będzie to jednak dość trudne. No i stwierdziłem, że trzeba spróbować na starych warunkach jeszcze zrobić to po swojemu. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.